Cześć, tu Ernest! Po wczorajszej aktualizacji zaszło kilka sekretnych zmian na mapie, a do tego na horyzoncie są kolejne nowe pakiety skinów. To są bardzo ciekawe tematy, ale zanim do nich przejdziemy, to jeśli stawicie łapkę w górę w ciągu 5 sekund, to absolutnie nic się nie stanie. Ale jesteśmy na dobrej drodze do 300 tysięcy subskrypcji i będę bardzo wdzięczny za waszą pomoc. Zanim poruszymy temat fabuły Fortnite, to oto jak wygląda głosowanie na skiny. Pierwsze głosowanie rozpoczęło się dzisiaj o 2 w nocy. Głosować będzie można do następnej zmiany sklepu. Co ciekawe, tych skinów nie było w sklepie od ponad 200 dni. Przedmiot z tej listy, który otrzyma najwięcej głosów, pojawi się w sklepie. Głosować można tylko raz i nie można zmienić wyboru. A wybrać można tylko te skiny, które zaproponowali nam twórcy gry. Nie da się na przykład zagłosować na Goodloopera. Okej, przejdźmy do zmian na mapie. W moim wczorajszym filmiku nie wspomniałem o pewnej zmianie na mapie, która jest bardzo ważna dla fabuły Fortnite i jest także zapowiedzią nowego eventu. Nowy przybysz rozbudowuje swoją bazę w stałym składzie. Na magazynie, w którym pracuje, postawił rusztowanie. Przyda mu się ono w konstrukcji rakiety. Pamiętacie może, co wam powiedziałem kilka filmików temu o tym, czego szuka nowy przybysz? Pozwólcie, że wam przypomnę, bo to ważne. W środku możemy zobaczyć, że przybysz bada części mecha. Trudno jest na ten moment określić, czego dokładnie szuka, ale według pewnego wycieku to oto urządzenie, które skanuje te elementy mecha, skanuje w poszukiwaniu rocket beatsów. Po polsku to byłyby jakieś malutkie części rakiety. Okazało się, że potrzebował on tych rocket beatsów, czyli fragmentów rakiety, aby zbudować całą rakietę. Dzięki wyciekowi Fortorego wiemy, że krok po kroku nowy przybysz będzie składał swoją rakietę od nowa. W tle teraz widzicie nagranie z gry, na którym przedwcześnie widać, jak cała rakieta będzie wyglądać w grze. Ja już nie mogę się doczekać, a wy? Pierwszą część rakiety na mapie powinniśmy zobaczyć już wkrótce, ponieważ pliki są już tak naprawdę gotowe i niezaszyfrowane. Gdy dzieło nowego przybysza będzie już gotowe, powinniśmy zobaczyć powtórkę z jego podróży przez różne wymiary, a na niebie pojawi się w końcu główna szczelina 4. sezonu. Musimy też pamiętać o tym, że na mapie dalej lata wyspa Kevina. Wiemy, że ona kiedyś zacznie pękać i prawdopodobnie wybuchnie. To zdaje się wskazywać na to, że w tym sezonie zobaczymy wielką powtórkę wszystkich najważniejszych eventów, które odbyły się w grze. Jak już poruszyliśmy temat wycieków na temat mapy, to po ostatniej aktualizacji w plikach gry pojawiła się nietypowa nowość. Dzięki Siloxowi z Twittera wiemy, że do gry została dodana lista, aż uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, aż 12 nowych nazw miejscówek. Niektóre z tych nazw to przeróbki starych miejscówek. Dla przykładu Weeping Woods jest podobne do Wailing Woods, czyli Płaczącej Puszczy, a Lazy Lake jest podobne do Lazy Links, czyli Golfowego Gniazdka. Duża część z nich jednak to nowe miejscówki. Nie wiemy jeszcze, co to znaczy, ale to aż 12 nowych nazw miejscówek, więc mój strzał to to, że po tym wielkim evencie w tym sezonie, które podsumuje wszystkie poprzednie sezony, najzwyczajniej ujrzymy nową mapę, tak już kompletnie nową, ale to tylko moje przypuszczenie. Nie wiemy, jak twórcy gry wykorzystają aż 12 nowych nazw miejscówek. To zawsze może być jakiś bait, ale zobaczymy. Może Epic Games w tym sezonie chce nam dać zasmakować tych wszystkich starych miejscówek, zanim dodadzą nową mapę. To chyba nie byłby taki zły pomysł na nowy początek w sezonie 11. Przejdźmy do tematu nowych skinów. Jak już mówiłem, do gry nadchodzą kolejne pakiety skinów. Wiemy, że do gry niedługo wejdzie pakiet skina P1000, który wygląda następująco. Tak, to pan bananek, tylko że mech. Będzie on w sklepie tak samo jak pakiet hakerki. Prawdopodobnie w tej samej cenie 39 zł. Wraz z tym skinem otrzymamy kilka prostych wyzwań, za które będziemy mogli zgarnąć w sumie aż 1500 fałdolców. Więc pakiet będzie jak najbardziej opłacalny. Dajcie znać, co o nim uważacie. Mi się w sumie podoba i nagroda za wyzwania nie jest taka zła. Ten skin za to jest małą zagadką. Ten skin jest zaszyfrowany na komputerach i mamy jedynie to nagranie z konsoli PS4. W zestawie z tym skinem jest także emotka, którą widzicie teraz w tle. Nazwa kodowa tego skina to DaVinci. I co ciekawe, nazwa kodowa telefonu Samsung Galaxy Note 10 to także DaVinci. To wzbudziło kilka spekulacji, że ten skin będzie owocem kolejnej współpracy Fortnite z Samsungiem. Tym razem byłby to skin, którego można odebrać tylko na nowym Galaxy Note 10. Ale to nie jest potwierdzona informacja i to tylko przypuszczenie na podstawie nazw kodowych. Sam skin mi się bardzo podoba, ale trochę szkoda, że jest tylko reskinem. Galaxy w sumie też był tylko reskinem, no ale jakim? Tak swoją drogą w temacie skinów to wszystkie mroczne skiny, które są w stylu kostki Kevina, otrzymały własną klasę rzadkości, tuż pod legendarnymi skinami.
Ceny tych skinów pozostaną te same, ale mają one teraz po prostu swoją klasę. Tak samo jest ze skinami z nowego pakietu rocznego odbicia. Poza tym na pewien czas został wyłączony zbierak Gwiezdna Różdżka. Z powodu pomyłki twórców gry zadawał większe obrażenia. Aż 56. Na koniec znowu coś nietypowego. Do pliku, w którym został dodany nowy element minimapy, a mianowicie czerwona kropka, która oznaczałaby lokalizację przeciwników. Możemy spodziewać się nadejścia nowej funkcji do gry, która będzie oznaczała przeciwników, którzy do nas strzelają, na minimapie. I to nic dziwnego, serio. Takie chwilowe oznaczenia kogoś, kto do nas strzela, to naprawdę nic szkodliwego i na pewno żadne WH. To będzie na pewno świetna nowość dla osób niesłyszących. Przy okazji reszta członków drużyny także będzie wiedziała, gdzie celować. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.